Witam Państwa bardzo serdecznie. Mariusz Brzeziński, kierownik Inspektoratu ZUS w Mławie. Chciałbym Państwu przybliżyć w dzisiejszym zakres działalności Inspektoratu, obszar jego działalności. Ale przed omówieniem tego zakresu chciałbym, żeby Państwo poznali skalę obszaru naszej działalności. Inspektorat ZUS w Mławie obsługuje ponad 40 tysięcy ubezpieczonych. Obsługujemy ponad 15 tysięcy płatników składek. Wypłacamy świadczenia dla ponad 17 tysięcy emerytów i rencistów. Dokonujemy również wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. To jest ogromna skala. Skala, która obsługuje tylko bądź aż 50 zaangażowanych, oddanych pracowników inspektoratu. Jeżeli chodzi o ubezpieczonych, wykonujemy zadania związane z ustalaniem podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wystawiamy zaświadczenia dla osób ubezpieczonych, zarówno w celach poświadczeń, jak i zaświadczeń do różnych instytucji. Rozstrzygamy również obowiązek ubezpieczenia. Wiadomo, że osoby, które pracują w różnych firmach, nie jednej firmie, także badamy i dbamy o to, żeby ta prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych była zachowana. W stosunku do płatników składek ewidencjonujemy, prowadzimy rozliczenia opłacanych składek. Badamy również i czuwamy nad prawidłowością rozliczania i odprowadzenia składek. Wystawiamy z punktu widzenia zasad gospodarczych zaświadczenia o braku zaległości w opłacaniu składek, a płatnikom składek, którzy zalegają z opłatą składek, pomagamy w dobrowolnej spłacie tychże właśnie należności, proponując zarówno formę układów ratalnych, jak i odroczeń terminów płatności. No niestety, w przypadku, gdy płatnicy składek uporczywie uchylają się od należności, no niestety wdrażamy postępowanie egzekucyjne, zarówno administracyjne, jak i sądowe. Ale preferujemy wybitnie formę dobrowolnej spłaty należności. Natomiast można powiedzieć, że przez takie działania świadomość osób ubezpieczonych wzrasta. Ponieważ jest to przełożenie bezpośrednie na ich sytuację w latach późniejszych. Nie zapominajmy, że ilość odłożonych składek, tych zapisów na koncie ubezpieczonego, ma później wymierne przełożenie na wysokość świadczenia emerytalnego. Jeżeli chodzi o gwarancje ubezpieczeniowe dla konkretnie osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, czy też umowy zlecenia, dana osoba ubezpieczona nie traci niczego, jeżeli chodzi o koszyk świadczeń, czyli ma uprawnienia do zakresu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, czyli zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych, tego nie traci. Cała konsekwencja nieopłacenia składek i konieczność jak gdyby opłacenia tych składek spoczywa na płatniku składek. Jeżeli chodzi o obszar świadczeń emerytalno-rentowych, tutaj rozstrzygamy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, dokonujemy wypłat tychże właśnie świadczeń, no oraz rozpatrujemy różnego typu wnioski składane przez świadczeniobiorców, wydajemy zaświadczenia, które życzy sobie świadczeniobiorca. Jeżeli chodzi natomiast o świadczenia krótkoterminowe, tak zwane chorobowe, macierzyńskie, oczywiście rozpatrujemy wnioski o ustalenie prawa oraz wypłatę tychże właśnie świadczeń. Oprócz tych ustawowych zadań, które są przypisane ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, Inspektorat w Mławie aktywnie również uczestniczy w formach edukacji, szczególnie młodzieży ponadgimnazjalnej. Cyklicznie spotykamy się z zaproszonymi klasami w Inspektoracie w Mławie i prowadzimy tak zwaną lekcję otwartą. Na tej lekcji uczniowie klas mogą zapoznać się
pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych, form zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, sposobów, trybów rozliczeń składek. Mogą również pogłębić swoją wiedzę na temat ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, również i świadczeń krótkoterminowych. To jest część całego jak gdyby naszego portfela edukacyjnego, bo nie tylko dotyczy to szkół ponadgimnazjalnych, ale również prowadzimy cykle szkoleń przy współudziale ostatnio policji, która ma na celu uświadamiania seniorów z terenu miasta takich akcjach, które są powszechnie słyszalne, mianowicie jak nie dać się oszukać. Wychodzimy z założenia, że świadomość ubezpieczeniowa jest relatywnie niska, dlatego też aktywnie bierzemy udział, zaczynając właśnie od szkół, kończąc na seniorach, że ta świadomość przy naszym udziale może być pogłębiona. Oprócz tego oczywiście jesteśmy również aktywni w innych formach organizowanych przez inne instytucje na rzecz czy to ubezpieczonych, czy to płatników składek. Szczególnie tutaj owocnie współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, który organizując swoje szkolenia zaprasza inspektorat w Mławie do wspólnych szkoleń, na którym dana osoba, która jest chętna do założenia działalności gospodarczej, może uzyskać pełną informację od uzyskania środków finansowych, aż po wypełnienie obowiązku zgłoszenia danej założonej działalności gospodarczej. Inspektorat w Mławie stawia oczywiście na wysoki poziom obsługi klienta. Posiadamy i stosujemy wysokie standardy, jeżeli chodzi o obsługę klienta, przy wsparciu oczywiście innowacyjnych narzędzi. Mamy w swoim zanadrzu i stosujemy te narzędzia, które są widoczne dla naszych klientów, a to poprzez system kierowania ruchem, czyli tak zwane nasze bileterki, które porządkują kolejkę oczekujących do obsługi. Ponadto posiadamy również tablice, elektroniczne tablice informacyjne, które prezentowane są aktualne wysokości podstaw oraz wysokości świadczeń. Również na tych tablicach informacyjnych klient znajdzie pełną informację tematyczną dotyczącą bieżących informacji, które oferuje i usług, które oferuje ZUS. Ponadto osoby, które nie widzą potrzeby odwiedzenia nas na miejscu, mogą korzystać z elektronicznych form kontaktu z nami. W tym celu jest udostępniony portal usług elektronicznych, który oferuje pełny katalog możliwości korzystania z różnego typu wniosków, informacji o stanie konta ubezpieczonego, płatnika składek. Jest możliwość w przypadku płatników składek, którzy rozliczają się do 5 pracowników, z możliwości rozliczania się przy wykorzystaniu usługi e-płatnik. Z tego portalu również korzystają i komornicy oraz lekarze. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że od 2018 roku będzie obowiązek dla osób, które zatrudniają powyżej 5 pracowników, korzystania z tego portalu z uwagi na konieczność wprowadzania przez lekarzy tak zwanych e-zwolnień. To nas czeka i to jest duże przedsięwzięcie. Osoby, które wolą cyfrową formę kontaktów z ZUS-em, mogą po zalogowaniu się, rejestracji korzystać właśnie z tych form, co w naszym mniemaniu jest bardzo wygodną sprawą. O tym świadczyć może również liczba już użytkowników tego portalu, liczona na 1 600 000 klientów. W każdej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym również w Inspektoracie w Mławie, każdy dokument wpływający do jednostki jest digitalizowany. Tak zwanie zamieniony jest na postać cyfrową i de facto nie ma możliwości zaginięcia takiego dokumentu. W każdej chwili, w każdym momencie ten dokument jest możliwy do sięgnięcia właśnie w zapisie cyfrowym.
który może służyć oczywiście w formie dowodowej, czy ewentualnie udokumentowujących pewne fakty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako całość, jako instytucja, która realizuje wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, ustala uprawnienia, a później wypłaca te świadczenia, oczywiście ma różną ocenę. Można powiedzieć od skrajnych negatywnych po opinie bardzo pozytywne i to nie są jednostkowe jak gdyby oceny. Są również prowadzone badania na temat poziomu usług i satysfakcji. I mogę tutaj na tle ostatnich badań powiedzieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych cieszy się zaufaniem ponad 30% emerytów i rencistów. Wiadomo jest, że nie każdy emeryt czy rencista może być zadowolony z wysokości swoich świadczeń, czy ewentualnie rozstrzygnięć, które zapadają w formie decyzji wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przez ZUS. No, też poddajemy się kontroli sądowej. Tu jest istotna również sprawa, że sprawy są rozstrzygane indywidualnie. Także czasami bywa tak, że instrumenty prawne, które możemy zastosować, niekoniecznie są adekwatne do sytuacji. Sąd w swoich rozstrzygnięciach jest niezawisły. Także jeżeli dana sprawa będzie poddawana kontroli sądowej i zapadnie wyrok pozytywny, rozstrzygający na korzyść danego emeryta bądź też rencisty, szanujemy go i wykonujemy. To jest nasz obowiązek, ustawowy obowiązek.